Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, szczególnie rolników przybyłych do Wrzącej Wielkiej na dożynki gminy Koło. Bardzo serdecznie witam dzisiejszych starostów, panią Ewę Marciniak i pana Wojciecha Trębackiego. Chciałbym serdecznie powitać księży. Księdza kanonika Krzysztofa Pietryga. Księdza kanonika Aleksandra Rybczyńskiego. Notabene spieszność nazwisk nie jest przypadkowa. Księdza Radosława Kobiele. I księdza proboszcza Marcina Sadownika, proboszcza pierwszej parafii. Witam bardzo serdecznie pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Leszka Galębę. Żonę widziałem, ale tak myślę, że pewnie mąż za chwilę wejdzie. Bardzo serdecznie witam. Witam serdecznie pana wicestarostę Sylwestra Chęcińskiego wraz z radnymi powiatu polskiego. Bardzo serdecznie witam. Witam radnych gminy Koło wraz z przewodniczącym Rady Gminy w Kole, panem Władysławem Włotarczykiem. Witam sołtysów i rady sołeckie. Witam przedstawicieli policji w postaci pana komendanta Artura Foryńskiego. Bardzo serdecznie witam. Witam pana komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kole, w osobie pana Jacka Wiśniewskiego. Witam komendanta gminnego OSP, pana Henryka Marczewskiego i pana prezesa zarządu gminnego OSP, pana Macieja Pilarskiego. Dopiero teraz się zorientowałem, że zwykle tytułujemy się druhowie. Przepraszam bardzo, to z emocji. To moje pierwsze dożynki, więc proszę mi wybaczyć. Witam dyrektorów szkół i przedszkoli, panią Grażynę Migdalską, gospodarza tego terenu, i panią Katarzynę Szumną. Witam serdecznie. Witam sponsorów, media. Witam też panią Halinę Musiałek, radną miejską. Bardzo serdecznie witamy na wsi. Witamy bardzo serdecznie. Witam również zespół Kiełczewianki, gminną orkiestrę dętą, przedszkolaków i uczniów tutejszej szkoły, a także panie z naszej biblioteki gminnej. Witam bardzo serdecznie. Widziałem też w tłumie pana dyrektora Andrzeja Poprockiego. Witamy bardzo serdecznie. Jest niezmiernie miło gościć państwa na dzisiejszym święcie plonów. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy Cię błogosławić, Cię w niebie.
Upieczony z naszych zbóż, z pól, gospodaruj nim tak, aby nikomu na wsi, jak i w mieście nigdy nie zabrakło. Módlmy się, Wszechmogący Boże, składamy Tobie nasze dziękczynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności. Spraw, aby na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów. Tarsisz, Put, Lud, Meszek i Ros, Tubal i ja do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie, ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów, wszelkich narodów, przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, lepykach, na mułach, na dromaderach, na moją świętą górę w Jeruzalem. Mówi Pan, podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów. Mówi Pan, oto słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto słowo Boże. Bracia kapłani, mili goście, jest mi niezmiernie miło, że mogę być dzisiaj tutaj razem z wami. Na dożynkach gminy Koło, na tym święcie dziękczynienia, gromadzimy się, by dziękować Panu Bogu za otrzymane plony. I razem z wami chcę w tym dziękczynieniu uczestniczyć. Ale także dziękujemy za was,
za waszą pracę, za wasz trud. Pozwólcie, że jeszcze pozdrowię w sposób szczególny druhów strażaków, bo kiedy ich widzę, to czuję się wśród swoich. I nie tylko dlatego, że mogę być kapelanem strażaków, ale dlatego, że oni zawsze są obecni tam, gdzie są potrzebni. Na nich zawsze można liczyć. I w czasie świętowania, w czasie uroczystości kościelnych, uroczystości państwowych, ale przede wszystkim wtedy, kiedy potrzebna jest ich pomoc. Bo oni są wpisani w krajobraz wiosek i małych miast. Bo są związani z rolnictwem. Ale i wśród rolników czuję się jak wśród swoich. Może dlatego, że pierwszej pracy, jakiej się w życiu nauczyłem, była związana z rolnictwem. Kiedy zastanawiałem się w latach 80., to był koniec stanu wojennego, nad alternatywną drogą życia, bo powołanie do kapłaństwa, głos powołania słyszałem od dzieciństwa. Jaką wybrać drogę, żeby w tym czasach totalitaryzmu ocalić swoją godność, ocalić swoją wolność, to właśnie myślałem o tym, by zostać rolnikiem. Bo tam ta praca rolnika, to powołanie do bycia rolnikiem wiąże się z życiem w prawdzie. Nie da się przecież praw natury oszukać. Nie da się ziemi oszukać. Można ją poznawać, lepiej rozumieć. Bo dzisiaj praca rolnika wygląda zupełnie inaczej niż 30 lat temu. Wymaga rozległej wiedzy, umiejętności. Ale to, co w tej pracy najistotniejsze, to umiłowanie do ziemi, to umiłowanie praw Bożych, praw natury, się nie zmienia. Pozwólcie, że przytoczę słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w Niepokalanowie w 1983 roku. Obowiązkiem, a zarazem przywilejem rolnika jest podtrzymywanie życia na ziemi poprzez uczestniczenie w produkcji żywności. Rolnictwo to przecież chleb. To chleb, z którego żyje człowiek. Nie samym chlebem on żyje, ale przecież, żeby człowiek żył, musi mieć chleb. Ofiarowany chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywamy chleb jest znakiem gościnności, przyjaźni, wspólnoty. Chleb symbolizuje ludzkie pracy, trudu i rozwoju. Spraw, Panie, abyśmy nim posileni stawali się chlebem dającym miłość. Człowiek jaskiniowy nie znał zboża. Zaspokajał głód tym, co znalazł w lesie. Później, a było to około 10 tysięcy lat temu, zaczął jeść znajdowane ziarna dzikiej pszenicy. Jadł je wyłuskane z kłosów. Gdy dojrzały i uschły, były twarde. Sypał je więc na kamień i rozcierał drugim kamieniem. Taki był początek mielenia w żarnach i w młynach. Kaszę i mąkę otrzymaną z ziarna mieszał z wodą. Jadł surową papkę.
Druga kolejka. Tak. Czcigodni księża. Wiem, że teraz księża, ale myślę, że za chwilę do nas dołączą. Szanowni goście, według godności i zaszczytu, drodzy mieszkańcy, a przede wszystkim drodzy rolnicy, którzy z plonem swej pracy przybyliście do gościnnej wsi Wrząca Wielka, by wziąć udział w gminnych uroczystościach dożynkowych. Jest mi niezmiernie miło witać tutaj Państwa. Witam Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Leszka Galembę. Jeszcze raz. Witam Pana prezesa Grzegorza Fiałkowskiego, prezesa Kudnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego. Witam poczet sztandarowy Koła Pszczelarzy we Wrzącej Wielkiej. Bardzo serdecznie witam. Witam również media, portal Koło, Okrągłe Miasto, pana Mariusza Kozajdę, jeszcze raz Kurier Koszki. Dożynki to święto ludzi trudnej pracy, wieńczący wysiłek rolników. Owocem tej pracy jest chleb, który polska tradycja uświęca dobrem natury, godnym najwyższego poszanowania. Z rąk starostów pani Ewy Marciniak i pana Wojciecha Trębackiego otrzymaliśmy pachnący wspaniałych bochen chleba upieczone z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dożywało na tej ziemi. Dzielę się tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi gośćmi. Dziękuję czcigodnym kapłanom, księdzu proboszczowi Marcinowi Sadownikowi, księdzu proboszczowi Radosławowi Kobieli oraz księdzu Krzysztofowi Pietrydze i księdzu Aleksandrowi Rybczyńskiemu za odprawienie uroczystej mszy świętej dziękczynnej za plony w intencji rolników oraz za poświęcenie wieńców i chleba z tegorocznych zbiorów. Szanowni Państwo, dzięki rolnikom i ich pracowitości, determinacji i wytrwałości plon w postaci ziarna został zebrany. Pragnę wszystkim naszym rolnikom serdecznie podziękować za tegoroczne plony oraz ofiarną pracę przy zbiorach. Podziękowania łączę z wyrazami szacunku dla każdej waszej rodziny. Dziś jest czas dożynek, czas świętowania i odpoczynku po trudach, ale także piękny element naszej kultury narodowej, wyrażonej wspaniałymi wieńcami, które są dowodem, że ziarna na nowy wysiew nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony. Życzę wszelkiej pomyślności, powodzenia w realizacji planów i zamierzeń oraz abyście Państwo spędzili ten dzień na świętowaniu i dobrej zabawie. Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Jestem Państwu bardzo wdzięczny za pomoc i zaangażowanie. I tutaj w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Grażynie Migdalskiej i pani Kasi Szumnej ze swoimi zespołami za to, że tak pięknie nas dzisiaj tutaj ugościły i po części ten plac, wystrój jest ich dziełem. Dziękuję również moim pracownikom Urzędu Gminy w Kole za to, że również przyczynili się do tego, że możecie tutaj dzisiaj Państwo świętować. Dziękuję strażakom, druhom strażakom oraz pocztom sztandarowym za przybycie. Dziękuję zespołowi Kiełczewianki i orkiestrze gminnej. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom Wrzącej Wielkiej za to, że tak sołectwo Wrząca Wielka jest ustrojone na dzisiejszą uroczystość. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwo odpowiedzieli na mój apel i możemy wspólnie świętować. Dziękuję również tym sołectwom, które przyniosły na dzisiejszą uroczystość wieńce i kosze dożynkowe. Wiem, że to jest duży wysiłek, dużo takiej mocy sprawczej, zaangażowania, żeby te wieńce i kosze powstały. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nagrody, które dzisiaj Państwo otrzymacie, w jakiś sposób wynagrodzą
Państwa trud. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję. Prosimy o zabranie głosu Pana Leszka Galemby. Uczestniczy dożynek, drodzy rolnicy. Czas dożynek, tak silnie zapisany w naszej polskiej narodowej tradycji, był od wieków czasem radości, z dobrze wykonanej pracy. Wierzymy w boską opatrzność. Wierzymy, że uczciwa, sumienna praca, jaką jest praca rolnika, jest miła najwyższemu. Uroczystość Święta Plonów to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, od wieków zakorzenionych z tradycji i duchowości naszego narodu. Ten piękny staropolski obyczaj, który stał się częścią naszej kultury i narodowej tożsamości, jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. W tym Dniu Rolniczego Święta przyjmijcie wyrazy podziękowania i wyrazy głębokiego szacunku za codzienny wysiłek, za to, że w naszej ojczyźnie mamy dostatek żywności. Radujemy się wspólnym bochnem chleba. Dla naszego rządu, Prawa i Sprawiedliwości, sprawy polskiej wsi są jednymi z najważniejszych. Nasz rząd postawił sprawy rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w obrębie najwyższych priorytetów wśród strategicznych zadań państwa. Polska ma prawo i obowiązek posiadać i realizować własną narodową politykę wobec obszarów wiejskich. Państwo ma obowiązek dbać o wszystkich Polaków, o każdą grupę społeczną. Dzisiaj polska wieś staje się silna, bezpieczna, wolna. Zrobiliśmy wiele dla rolnictwa i jestem przekonany, że działając razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Szanowni Państwo, bardzo jestem wdzięczny za Wasze zaangażowanie, za Wasze poparcie mnie 4 lata temu, że mogę Was reprezentować w Sejmie Rzeczpospolitej. Bo przecież te wszystkie ustawy, które właśnie pozwoliły nam żyć bezpiecznie, działać na rzecz rodziny, wspierać rodzinę, to są zasługą Państwa. To Państwo zdecydowaliście i zaufaliście mi. Jeżeli zaufacie po raz kolejny, to już jestem wdzięczny i bardzo dziękuję w tej chwili. Obiecuję, że sprawy wsi, sprawy rolnictwa będę zawsze przedstawiał na pierwszym miejscu. I to czynię, bo przecież minister ochrony środowiska, minister Kowalczyk wraz z komisją, gdzie zasiadam, uchwalił program wapnowania gleb. Ten program będzie służył poprawie żyzności naszych gleb. Każdy rolnik będzie mógł skorzystać z tego programu wsparcia. Minister Rolnictwa Krzysztof Ardanowski wraz z komisją, gdzie zasiadam i pracuję, uchwaliliśmy nowy program wsparcia dla rolników. Od 1 września będą rolnicy mogli składać wnioski na zakup deszczowni, na zatrzymanie wody, na kopanie stawów, zbiorników retencyjnych, które pozwalają i pozwolą przeciwdziałać suszy, bo okazuje się, mimo tej po raz drugi powtarzającej się suszy, wypłaciliśmy w minionym roku ponad 2 300 000 000 na wsparcie rolników. Okazuje się, że ten rok podobna sytuacja. To wsparcie będzie. Żaden rolnik, żadne gospodarstwo nie będzie pozostawione bez wsparcia. Ale to wszystko możemy osiągnąć przy wsparciu państwa, bo przecież nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodny, słucha Polaków, działa na rzecz polskiej wsi, na rzecz Polaków i na rzecz Polski, aby Polska była silna, zasobna, chrześcijańska. To wszystko ma sens, jeżeli państwo również będą wspierać nasze działania i obdarują nas w najbliższych wyborach zaufaniem. Za to wszystko dziękuję i w tym momencie wszystkim rolnikom, wszystkim uczestnikom tych dożynek serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
życzę wszelkiej pomyślności, bogatszych plonów, wytrwałości w pracy na roli. Dobry czas dla polskiego rolnictwa, dobry czas dla Polski. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu pana wicestarostę Sylwestra Chęcińskiego. Pozwolicie państwo, że wspólnie z radnymi powiatowymi, przedstawicielami tego okręgu, dużym życzenia. Szanowni państwo, chciałem pogratulować panu wójtowi, że zaprosił Mazowsze. Brawa dla Mazowsza, brawo. Piękna oprawa muzyczna. Panie wójcie, panie pośle, panie wójcie, drodzy starostowie Dożynkowi, czcigodni księża, z okazji święta tegorocznych plonów, tym, którzy kochają tą ziemię, tym, którzy w pocie czoła sieją i zbierają plony, tym, którzy karmią polski naród, rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom, w imieniu samorządu powiatu kolskiego, w imieniu Rady Powiatu Kolskiego składamy serdeczne, staropolskie Bóg zapłać i szczęść wam Boże. A teraz prosimy, aby w imieniu Izb Rolniczych głos zabrał pan Michał Wróblewski. Szanowni rolnicy, zaproszeni goście, gospodarze, starostowie Dożynek. W imieniu samorządu rolniczego chciałbym złożyć serdeczne podziękowania. Przede wszystkim dla tych, którzy zorganizowali dzisiejsze to święto, bo wójt dziękował wszystkim. Wójtowi jeszcze nikt. Dlatego w imieniu rolników, panie wójcie, serdecznie dziękuję. Bóg zapłać księżom za wspaniałą homilię, wielkie podziękowania, jak tu było powiedziane, dla Mazowsza, czyli naszych wspaniałych kiełczewianek, dla orkiestry, która wspaniale nam tutaj jeszcze, myślę, że zagra i da koncert, tak żebyśmy wszyscy mogli posłuchać. Oczywiście przygotowałem dla was życzenia, podziękowania w stosownym adresie, ale pozwólcie, że nie będę odczytywał, bo wiem, że tego nie lubicie. Wręczy wójt gminy Koło, pan Mariusz Rybczyński. Szanowni państwo, panie pośle, panie starosto, szanowni goście, rolnicy. W imieniu Komisji Konkursowej, a jak również w imieniu Rady Gminy w Kole, chciałbym na początku złożyć przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia wszystkim rolnikom za ich trud. Przyłączyć się do tych wszystkich życzeń, które tu wcześniej pan poseł, moi przedmówcy zaprezentowali. Trud ciężki, ale owoce są widoczne. Wracając do meritum, do konkursu, powiem tak. Mieliśmy bardzo ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ zaprezentowane tutaj przez poszczególne sołectwa wieńce dożynkowe, jeden piękniejszy od drugiego. Naprawdę trzeba było starań, żebyśmy rozstrzygnęli, które miejsce, które sołectwo zajmie. No ale wyboru trzeba było dokonać, nie było wyjścia. I teraz, jeśli można, decyzją komisji konkursowej pierwsze miejsce i dyplom dla sołectwa Dzierawy za najpiękniejszy wieniec dożynkowy w 2019. Delegację Dzierawy poproszę tutaj do nas. Pana wójta też proszę.
Kolegi. Brawo bardzo. Drugie miejsce i dyplom dla sołectwa przybyłów. Gratulujemy również. I proszę delegację przybyłowa o przybycie tutaj na scenę. Przechodzimy do trzeciego miejsca. Mieliśmy duży dylemat między dwoma sołectwami, no ale jednak musieliśmy wybrać. Trzecie miejsce dla sołectwa Sokołowo. Brawo. Zapraszamy tutaj delegację. Bardzo jeszcze raz gratuluję wszystkim trzem wyróżnionym sołectwom. Natomiast pozostałe sołectwa w kolejności będę odczytywał. Proszę o podejście do sceny. Wręczymy wyróżnienia. I tak, wyróżnienie dla sołectwa Kaczyniec. Gratulujemy, naprawdę, też również pięknej gminy. Kolejne wyróżnienie dla sołectwa Mikołajówek. Zapraszamy delegację z Mikołajówka. Mikołajówka. Kolejne wyróżnienie i dyplom dla Koła Gospodyń Wiejskich Kiełczew Smużny I. Zapraszamy panie z Kiełczewa Smużnego. Zapraszamy kolejne sołectwo, wyróżnione w konkursie najpiękniejszy winiec dożynkowy. Jest to sołectwo Powiercie. Zapraszamy. Skromna ta delegacja, bo tylko pan sołtys, ale... Sołtysa. I teraz mamy podziękowania jeszcze dla sołectwa Lubiny za przygotowanie kosza z darami na dożynki gminne. I zapraszamy delegację sołectwa Lubiny. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I oczywiście dla gospodarzy, czyli dla miejscowości, dla sołectwa Wrząca Wielka też podziękowanie za przygotowanie kosza z darami. Zapraszamy delegację sołectwa Wrząca Wielka. Proszę państwa, jest nagroda, także prosimy o to. Pani sołtys, prosimy na scenę.
Jeśli nie ma, to mam nadzieję, że zgłosi się w późniejszym terminie. Dziękuję Państwu. Dziękuję komisji. Dzieci ze szkoły podstawowej. Thank you.
Ze Szkoły Podstawowej we Wrzącej Wielkiej zatańczy do piosenki Łaka Łaka Szakiry. Przedszkola z tańcem Groszony. Thank you.
przecież pracy się nie boi. Staruszynki tydzień po prawie nie spała, żeby na dożynkach nas poczęstowała. Pan starosta młody, przystojny, uczciwy, dobrymi plonami sypią jego niby. A my mamy dzisiaj do niego szacunek, chyba nam postawi jakiś dobry trunek. Się dziś zmieniła, wszyscy to widzimy, zamiast produkować do Lidla jeździmy. Jeździmy do Lidla albo do Biedronki kupić mleko w proszku i świńskie ogonki. Nic się nie opłaca, drogi by sprzedane, do sklepu chodziły po sztuczną śmietanę. Dobrze się na więcej zboża wystarczyło, oby nam się w życiu dobrze powodziło. Leci straszeń górą i piszczy, że dobrego wójta wybraliśmy wszyscy. Więc dzisiaj otrzymał duży bochen chleba. Niech nam dobrze rządzi, takiego nam trzeba. Dziś wręczony chlebem niech ci przypomina, że cię bardzo ceni nasza wieś i gmina. Pan wójt dziś zaprasza do sutego stołu, aby do słuchania naszego zespołu. Co to jest za zespół? Piękne są niebianki. Otóż moi drodzy, to my kiełczewianki. Ubrałyśmy dzisiaj stroje kolorowe, czerwone korale i sukienki nowe. Wreszcie uwzględniono nasz w budżecie gminy. Pan poseł też pomógł, dziś się tym chwalimy. Wspaniałą wycieczkę zorganizowali. Zespół wraz z orkiestrą dziękują dziś szczerze. Pięknie było w Sejmie oraz Belwederze. Pana posła za to bardzo dziś chwalimy. Niech znów kandyduje, my to docenimy. Także przewodniczący, bardzo szanowany, stałą gminną radą pracy jest oddany.
dobrze sobie radzi. Wielczewem zarządza i zespół prowadzi. Wszyscy ją cenimy za jej ciężką pracę i proponujemy jej dalszą współpracę. Święto ziemniaka już dziś zapraszały, bo nowe pyszności już zaplanowały. A szkoła w Wielczewie zadbana czyściutka, dyrektor dla jest bardzo milutka. Pedagodzy wszyscy mili tu pracują, jak zajdzie potrzeba, z nami współpracują. Nasza straż ogniowa gotowa, do przodu ślikawki, gdy się palą babki. Jak znacie Wielczewy, potrzeba jest duża, starosta powiatu coś oko przymruża. Pana starostę trzeba dopilnować i kładkę przy moście trzeba wybudować. Zawsze są problemy, zdania podzielone, lecz gdy sprawa pilna, winno być zrobione. Część drogi zrobiona, a miała być cała, dziurawa jak była, tak nadal została. Teraz proboszczowi zespół będzie śpiewał, bo to by się pogniewał. Ksiądz Marcin przysłużył się dobrze parafii, ma dobre pomysły i wiele potrafi. Kościół remontuje, robi inne rzeczy, o jego zasługach nikt tu nie zaprzeczy. My księdza wspieramy, na ile kto może, i mamy nadzieję, że